Dobiegła końca rewitalizacja ulic Powstańców i Sobieskiego w Rybniku. Nowa odsłona obu ulic ma przyciągnąć mieszkańców i gości z całego regionu. Czy nowy deptak stanie się odpowiednikiem na przykład ulicy Mariackiej w Katowicach? W Rybniku powoli dobiega końca rewitalizacja Śródmieścia. Ciąg ulic Sobieskiego Powstańców ma być nową wizytówką miasta. A dziś wielu mieszkańców porównuje deptak z ulicą Mariacką w Katowicach. Zrewitalizowana w 2008 roku Mariacka jest aktualnie miejscem, które przyciąga tłumy ludzi. Puby, restauracje, dyskoteki to to, co sprawia, że przyjeżdża tam cały Śląsk. Można śmiało stwierdzić, że ruch na Mariackiej nie zamiera nawet na moment. Można powiedzieć, że jest to ulica, która nigdy nie zasypia? Tak, zdecydowanie. Tak. Podobno ludzie tutaj czasami nawet nie chcą mieszkać, z tego co słyszałam, bo jest wielki rumor. A czy można powiedzieć o tej ulicy, że to jest ta część miasta, która nigdy nie zasypia? Tak. Myślę, że zdecydowanie. W trakcie podobnej rewitalizacji jest właśnie ciąg ulic Powstańców Sobieskiego w Rybniku. Niegdysiejsze centrum rybnickiego handlu dziś jeszcze świeci pustkami. Przyczyn tej sytuacji upatrywać można w powstaniu dwóch galerii handlowych w centrum miasta. Same prace budowlane również nie poprawiły sytuacji. Nowo powstający deptak budzi nadzieję na ożywienie starówki. Remont ma z powrotem przyciągnąć rybniczan i nie tylko do odwiedzenia ulic Sobieskiego Powstańców. Jak pani myśli, przyciągnie to tutaj więcej osób? Myślę, że tak. To jest, dużo sklepów jest i wygląda to efektownie. Nas przyciągnęła. My jesteśmy z daleka i przyjechałyśmy, więc być może tak. Na razie nastroje są bardzo dobre. Mieszkańcy i goście doceniają walory estetyczne nowego deptaku. Bardzo ładny. Podoba się. Jest o wiele lepiej niż było wcześniej. No ładny jest. No, zupełnie fajny. Ulica Mariacka w Katowicach wyrobiła już sobie swoją markę i renomę. Jest to miejsce, które nigdy nie zasypia. Czas pokaże, czy nowo powstający deptak stanie się dla Rybnika tym, czym dla Katowic jest ulica Mariacka. Dla raportu Mateusz Kubis.